Wiewiórki i Bobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Kolejny odcinek, kolejny dzień przed nami. Dzisiaj naprawdę nie wiem, co się wydarzy. Planowaliśmy pojechać, chyba będziemy odbierali tą lodówkę. Okazało się, że lodówka jedzie z daleka i będzie dopiero późnym popołudniem, jeśli nie wieczorem. Półki, okazało się, że są dwie zrobione, trzeciej nie ma, mimo że mówili wczoraj nam, że już jest trzecia zrobiona, więc dzisiaj pewnie nie przyjadą, a jeśli przyjadą, to wieczorem. No i w tej chwili tak naprawdę pakuję rzeczy i sprzątam. Zabieram słoiki, przed chwilą popakowałem te pełne słoiki w karton i nie mogę go ruszyć z ziemi, muszę teraz je rozpakować i podzielić na mniejsze części, no za ciężko. Więc dużo takiej roboty, która jest mało sexy dla filmu. Także nie wiem, co przyjdzie mi dzisiaj nagrywać dla Was, no ale naprawdę, na pewno coś wymyślę i coś się znajdzie. Mam jeszcze ze 2 godziny, to 3 maksymalnie godziny do tego, żeby wysłać to wszystko do Michała, żeby to poskładał dla Was. Także 3 godziny to jeszcze kupa czasu. Obładowany śmieciami. Zszedłem na dół, wyrzuciłem je. No i teraz właśnie z Dżuny i z Tarąg jedziemy do sklepu 2,5 tysiąca rili, czyli wszystko za 2,5 złotego. Bo ona chce kupić jakieś tam gadżety do shophouse'u, wycieraczki jakieś, nie wiem, coś. Więc jedziemy, zgodziłem się, bo przynajmniej coś się dzieje. Bo tak to nie ma co nagrywać dzisiaj. Tylko sprzątanie. Sprzątanie i wyrzucanie śmieci. Sprzątanie, wyrzucanie śmieci i pakowanie. No niewiele bym nagrał, więc jedziemy. Niech tam, niech się dzieje. Okej. Okay. Uwielbiam po prostu takie sytuacje, no. Pytam się przed wejściem 3 razy. Czy masz gotówkę, żeby pojechać tam coś kupić? Bo jak nie, to muszę iść do bankomatu. Tak, mam. Zeszliśmy na dół, zaraz już ma podjechać. Tuk, tuk. Musimy podejść do bankomatu. Ja mówię, ale dlaczego, po co? No nie mam gotówki. Kładę to na karby, mimo wszystko faktu, że i ona i ja rozmawiamy drugim językiem, a nie naszym ojczystym. I stąd takie niedomówienia, ale czasami to aż... Nic to jednak. Wszystko jest w porządku. Co za problem się przejść, to zdrowe. No i jedziemy już. Jesteśmy w tuk-tuku. Dzisiaj piękne słoneczko świeci. Możemy chyba się bić na temperatury z Polską. Sprawdzę zaraz, ile jest dokładnie. To w podsumowaniu dnia może Wam powiem. To ten sklep 2,5 tysiąca ryli, żeśmy widzieli, jak żeśmy jeździli do kliniki. To jest dość daleko, ale żadnego bliżej nie udało się nam namierzyć. Więc śmigamy tam. I co? No i tyle. Do zobaczenia na miejscu. Dżuny, to ci ten plecak trochę przeszkadza, co? Powiesz coś? Nie powiem. She wanted to stay behind, but... Widzę właśnie, zamknięte. Okej. No i proszę, znaleźliśmy. Myślałem, że będzie gorzej, ale jak chwali taki znak, to trudno przegapić. Chodzę do środka i zaraz zobaczymy, co nam tam ciekawego mają do zaoferowania. Chodź, Juni. To taki spory. 2,5 tysiąca. Mam jakieś sztuczne kwiaty, tu zabawki. Tej pierdoły. Coś mi się wydaje, że to jest taki mart od 2,5 tysiąca w górę. No nie sądzę, żeby to wszystko było. Tak, już widzę, że jest drożej. No trudno. Zobaczymy, skoro już jesteśmy. To zobaczymy. To jakieś drony, zabawki, jakieś perfumy. Jak coś się uda nam znaleźć, to Wam pokażę. No i tak to zawsze bywa. Znaczy, zawsze jest. Bo bywa to czasami. Znalazła żona 1000 rzeczy.
do kupienia. Ja też przyznam szczerze, bo kupiłem klawiaturę do laptopa. Może uda mi się... Tylko nie mogę znaleźć nigdzie rozgałęziacza na USB, więc muszę wybierać pomiędzy klawiaturą a myszką. Będę przełączał po prostu, jak będę potrzebował użyć, w zależności od tego, co potrzebuję użyć. No, ale w każdym razie zakupy zrobione, także przynajmniej można powiedzieć śmiało, że się opłacało przyjechać. Czekamy teraz na tuk-tuka i jedziemy do domu z powrotem. Dopiero dowiozłem ogórki kiszone do Kasi. A tutaj nasza pani warzywko, zaraz właśnie muszę do niej przyjść, bo no już się skończyły. No, Kasia tam mówiła następne, więc jeszcze przed przeprowadzką wstawię tutaj, na starym miejscu. To będą za kilka dni gotowe. Zawiozę dla Kasi toła. A my już jesteśmy pod domem. Idziemy na górę, zaniesiemy rzeczy i ja lecę po ogórki. No więc szybciutko, co kupiliśmy? Kupiłem tą część do ładowarki, bo się nam popsuła i korzystamy na razie z jednej ładowarki na dwa telefony i kamerę. To nie wystarczy. Także teraz już będzie i to z podwójnym USB i 50% ceny. Baby, I need to show what we bought. Tam jest klawiatura, którą kupiliśmy. Tutaj jakieś badziewia kupiła, rąk. Tutaj do mycia gąbki, parę wieszaków, szczoteczki do zębów, to ja wziąłem. Tutaj żona wzięła jakieś grzebienie. Kupiliśmy taki szampon do... What is this? A to jest nóż. Kupiliśmy nóż, bo to jest dobra akcja. Za 10 zł. Solidny kawał stali. I duży przede wszystkim. Także 10 zł uważam, że to dobry wydatek. Przyda się. Co tam mamy? Długopisy kupiłem. 2,5 zera za 5 długopisów. Fantastycznie. Złoty 50 zł za śrubokręt, krzyżak wymienny na płaski. 2,50 za plastikowe te patyczki, jak to tam? Pałeczki. To jest jakiś chyba wieszak, jest suszarka w tym. No tak, suszarka na ciuchy dżuny. Przed łazienkę do pokoju do nas. Wycieraczka. Przed sklep, przed pokój. Dobra, jeszcze jedne wieszaki. Matko jedyna. What else? This. O. Those stickers, ok, for the, na ceny. For prices, nie? Yes, for price. Będzie na ceny. This is super. For the. This is small one, it's cheap. Już się dobiera do wszystkiego, muszę się pilnować, bo zaraz oczywiście będzie. Look. Albo zniszczone, albo. For what? For the paper. For the. Keep. What for? I will use them. No, I will use them. Tam jeszcze chyba coś tutaj się kupiło. A this is for mommy. No właśnie. Nice. Takie zakupy. Dobra, dosyć tego. Składamy to z powrotem i idę po ogórki. Trzeba wstawiać na kiszone. Tak. She looks like she don't want something from me. Piękna! Piękna jesteś. Tak. No i coś tam na ta sobotka nasza dzisiaj tak średnio się rozkręciła. Tego materiału jak kot napłakał. Jutro pewnie trochę więcej będzie. O, wreszcie normalne szaszłyki. Ja nie widziałem tutaj jeszcze szaszłyków prawdziwych. To są takie typowo kmerskie z podrobów, jakieś takie te. Ale to są prawdziwe szaszłyki. O kurna, chyba sobie kupię takiego. Kurczaki na grillem już się robią. Tutaj kaczka rozpuścierana. Ale szaszłyki, jestem pod wrażeniem. Idę teraz do pani warzywko po te ogórki. No i będę je wstawiał i to i tyle. No i muszę wysyłać już materiał do Michała, bo inaczej nie zdążę złożyć tego na dzisiejszy odcinek.
kurde blaszka. Nie wiem, w takim razie... No już nie wymyślę chyba nic na dzisiaj wam ciekawszego. Jutro jest niedziela i jutro mamy taką imprezę dla znajomych na w Shophouse. Chcemy ją odrobić jeszcze zanim jakby sklep zaczniemy wyposażać i wszystko ustawiać, bo już jak to zrobimy, to już wtedy wolelibyśmy imprez z większą ilością osób nie robić, bo to już będzie wtedy nasz dom i nasz biznes i to nie będzie miejsce na imprezowanie. Więc jeszcze zanim się jakby wprowadzimy, zanim będzie wszystko w sklepie ustawiane, zaprosiliśmy parę osób i tak po południu, myślę, że 5-6 gdzieś się zaczną zjeżdżać jutro na Shophouse. Tego chyba wiele nagrywać nie będę, ale coś wam pokażę oczywiście, kto przyjechał i tak dalej. A tak w ciągu dnia, no jutro będziemy robili, przygotowywali się jakieś tam rzeczy, będziemy robili do jedzenia, pewnie troszkę naszych marynat też pójdzie, ale głównie takie finger food. No i dobra, jestem, pani warzywko. I nie widzę ogórków. O, masz ci nos. Jak nie ma, to muszę zamówić na jutro, to jeszcze będę miał na jutro robienie ogórków. No dobrze, to muszę się na razie pożegnać z wami, bo muszę się dowiedzieć, co z tymi ogórkami jest. Są już ogórki, kupiłem jeszcze czosnek. Teraz tylko zagotować wodę z solą. Dwie łyżki soli mniej więcej na litr wody. I wstawiamy. Za kilka dni będą gotowe. Ale widzę, że tarang przygotowuje się, będzie coś robiła, także jeszcze i zajrzę przed ramię. Może się zdąży coś wrzucić jeszcze do dzisiaj, no dzisiaj do odcinka. Będzie super. No cóż, wszelkie znaki na niebie i ziemi dają mi do zrozumienia, że dzisiejszy odcinek należy zakończyć w tym momencie. Kiedy chciałem stawić wodę, żeby się zagotowała na ogórki kiszone, to się okazało, że nie ma gazu. Zadzwoniliśmy, powiedział gość, że za jakieś 2 godziny dopiero może przyjechać, wymienić tam butlę z gazem, także zostaliśmy bez gazu. Nie będę mógł zatem wam pokazać ani jak robię ogórki kiszone, ani jak ta rąk przygotowuje swoje danie. Ja to nagram oczywiście, jak ona już będzie je robiła, ale pójdzie to już w jutrzejszym odcinku. Zatem to chyba ostatnie ujęcie będzie. Zostanie jeszcze tylko pożegnanie wam. To zobaczcie sobie chociaż na ulicę. No tak, nic się nie zmieniło. Oficjalnie zatem kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za to, że obejrzeliście go. Chciałbym, żeby było więcej. Chciałbym, żeby było ciekawiej. No ale taki dzień się też trafił. Jutro będzie zdecydowanie więcej dynamiki. Obym tylko pamiętał, żeby to wszystko nagrać. A tymczasem bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło, bo ciepło chyba macie. Przynajmniej w Polsce. Pozdrawiam wszystkich ekspatów na świecie polskich. I co? Zapraszam na podsumowanie dnia około 22 dzisiaj. I na normalny odcinek jutro. Dziękuję wam ślicznie. Trzymajcie się. Buziaki, do zobaczenia.